Dzisiaj nostalgiczny, specjalny odcineczek. Czemu nostalgiczny? Otóż postanowiłem sprawdzić po latach Hearthstone'a, w jakim jest stanie aktualnie. Jakie są karty, czy są nadal przegięte, czy może nie. No i nie uwierzycie, są przejebanie przegięte. Long story short, jak zobaczyłem gameplay w 2013 roku, jak ta gra wygląda i co sobie reprezentuje, mówię, Boże kochany, Warcraft, karty zajebiste, muszę to mieć, muszę w to grać. I co? Ogłosili, że będą wysyłali bety, klucze do bety. Zapisałem się na wszystkich mailach, na których mogłem. Brałem udział w przeróżnych, najróżniejszych konkursach, w rysowanie, nie rysowanie, gdzie ja talentu do rysowania nie mam, po prostu go nie mam. I któregoś pięknego dnia dostałem klucz na maila. Jak włączyłem, to totalnie olałem nawet pisanie pracy magisterskiej, no przez jeden dzień oczywiście, siedziałem od chyba 20 do 4 rano i nie mogłem się oderwać, grałem non-stop. No potem czar prys, zrobili przejebane karty, no i sobie dzisiaj właśnie to sprawdzimy, jak to wygląda po latach. Zobaczcie zresztą sami. Wszedłem sobie po prostu na neta, HS Replays net, ściągnąłem pierwszy lepszy deck, wybrałem sobie szamana, bo elementale lubiłem, szamana też lubię, ogólnie w całym uniwersum Warcrafta, no i powstało takie coś, tak? Mamy tutaj Fireflyki, Glacjalki, Sztoki i w ogóle, i to co jest przejebane jako karty, nie wiem kto to projektował, ale odklejenie jest najprawdopodobniej, zobaczcie to, Lamp Lighter. Zadaje jedno obrażenie za każdego zagranego sukcesywnie w każdej turze elementala. Tak? W sensie jeden damage na turę za zagranego elementala. Czaicie? To dochodzi do takich absurdalnych wartości, że taka karta za 4 many jest w stanie zadać na przykład 17 obrażeń w portret, bo sobie wybieracie cel i możecie obrać też portret wrogiego bohatera. Jeżeli tego by było mało, to proszę bardzo, mamy taką legendarkę, Skardę, Katastrofi. Ta sama mechanika, tylko że zadaje jedno obrażenie wszystkim przeciwnikom, wszystkie miniony, jakie są na bordzie i bohater też otrzymuje na papę. No przecież to jest jakieś, no to sobie sumujcie na szybko, 17 plus 17 to jest ile? 34 i plus 17 to jest 51 dipsa na raz. Czajcie? Znaczy no w jednej turze tego nie zagracie, bo to ma na efficiency po prostu, nie? Ale w dwie tury zadajecie 51 dipsa. To jest kurde kolosalne, to są wartości. Albo mamy tutaj Kalimosa, bo on też wrócił do tego setu. Kalimos też sobie tam zadaje 6 dipsa z Fireball, na przykład Vashilnie za 12. Mało tego, to proszę bardzo. Azerite Giant to też jest elemental, tu każda karta jest elementalna, kosztuje jeden mniej. Tak samo, za każdego zagranego konsekwentnie w każdej turze elementala. No to sobie możecie to zagrać za 4 many. Tam, no w czwartej turze chyba się nie uda, ale w piątej. Ja ten gameplay sobie, znaczy gameplay wam pokażę. Zagramy sobie. Zobaczycie na własne oczy, jak meta wygląda dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać. Nie wiem, czy nie jest za głośno muzyka z gry, kiedy ja w to grałem. Znaczy, no grałem sobie wczoraj, tak? Żeby sobie ten deczek jakby przetestować. O dobra, myślę, że tak będzie spoko. Warriorek. Warrior swego czasu też miał przerąbane te mety, nie? Tyle armora, co to było w stanie sobie nastukać, to masakra. No i co my mamy? Jedyneczkę elementale, to ogólnie to są w tym deku są dwa spele tylko. Jest legendarka, która drołuje 5 kart. 5 kart drołuje i każdy minion zostaje na łapie. Spela jak wydrołujecie, dajecie przeciwnikom. Za 5 many, 5 draw karty, 5-5 staty. No jeżeli to nie jest przegięte, to nie wiem co jest w takim razie, nie? Na Warriora, nie, tą piątkę sobie wymienimy. Tego Rolling Stone'a bym sobie też wymienił, ale w sumie... Dobra, niech zostanie tak. Nie wiem, czy to jest agro, czy to jest kontrola, nie? Czy jakiś midrange'owy deck, ten Warrior. No mety ja nie znam. Wymieniłem, dostałem to samo, nie ma problemu. Dobra, no i pierwsza tura. O, to też jest, patrzcie. Kurde, każdy przyzwany elemental plus 1 plus 1. A że deck składa się z samych elementali. Bro. Jest. 80% kart, jakie dostaję z tej karty, to jest właśnie insekt. W sensie przemienia waszego jakiegokolwiek moba macie na bordzie w Ragnarosa, nie? Za 5 ma na 8-8 na bordzie. Pozdrawiam. Minus jest taki, że jest Overload 2. Tu trzeba uważać w tym deku, bo żeby zawsze mieć zapas many na następną turę, żeby zagrać sobie elementala, no nie? No i co? Gramy sobie normalnie w tempo.
Jeden elemental co turę, tutaj jeden w portkę, idzie i oddajemy turkę. No elegancko. Nie będę tego coinował, to w ogóle sobie zagram. Nie, no w piątej nawet możemy zagrać, nie ma z tym problemu. Przeciwnik, bardzo brzydki nick. Nic nie zagra, dobra, jakaś kontrola. Pytanie, jak ten deck się sprawdzić na kontrolnego Warriora, bo nie wiem do jakiej wartości armora są w stanie dojść. Nie wiem czemu Shieldsa, może myślę, że jesteśmy jakimś agro deckiem. Lepiej dla nas, możemy sobie zagrać w tempo teraz Revenanta, niech będzie. Zagrajmy sobie jeszcze żabkę. Bo rzeczywiście pomyśli, że jesteśmy jakimś agro deckiem, będzie chciał nas czyścić. Bardzo będzie mi zależało, żeby użył Brawla. Bo Brawla pewnie Control Warriorzy grają, bo to jest świetny spell clearujący. Co to jest? Aha, to było to już kiedyś w tym secie, pamiętam. Pamiętam tego gościa, on przypomina tego ze Scoobiego. Shaggy'ego. Shaggy boy. Czyli dobra, Control the Warrior pod tonty jakieś. Mamy naszego, nasz finisher, który zostanie zagrany gdzieś, jak tu będzie ponad 10, znaczy będzie 10+. Teraz tak, w teorii mógłbym, ale się nam nie opłaca. Nie opłaca się marnować coina na to, ale wiecie co się opłaca? Zrobimy tak, wykoinujemy. Wykoinujemy tego elementala, patrzcie to, za 5 many 5-4 i 3-3 z rushem, nie? 3-3 z rushem, no on dostał plus 1, bo jest ten elemental tu zagrany, tym sobie normalnie clearujemy. Pach, pach, to idzie w portret. I oddajemy turę. No. W zależności od tego ile... Chciałbym, żeby zagrał Brawla teraz. Naprawdę bym chciał. Bo na 100% Brawla gra. Albo jakąś inną kartę brawlującą. Ogólnie z Hearthstone'em jest ciekawa historia, bo ta gra naprawdę była tak bardzo popularna. Pewnie większość z was gra do dzisiaj lub grała wcześniej. O, to jest ta karta, co ja wspomniałem. Za 5 many macie 5 drawa kart. I statystyki 5-5, nie? Nie będę tu chyba, nie no, muszę zagrać. Musimy zagrać Elementala, słuchajcie. Tylko pytanie, czy sobie zagrywamy tego z Rushem, czy sobie zagrywamy Glacjalka i fryzujemy portret. Bo nie mogę zagrać za full many tego spela, bo stracimy wtedy buffa 5 dipsa do tego, nie? Taka sytuacja. Obstawiam, że tak. Zagramy sobie tego z Rushem. Waliemy mu w portret. Nic więcej nie dogrywamy, bo i tak nie mamy miejsca. Oddajemy turę. I teraz tak, jak on wyczyści ten stół, no musi to prędzej czy później zrobić, bo jednak zadajemy więcej niż on jest w stanie armora sobie narobić. To co? To w następnej zagrywamy sobie Glacjala i zagrywamy tego Ragnaroska naszego. Dajemy się kultu. Okej, dobra. No i coś tam sobie skrylowałeś, mordeczko. Spoko. Tu walimy w portret. Gramy sobie teraz Firefly'a jednego, żeby był dogrywany elemental. Cały czas utrzymujemy to. I gramy teraz taki. Mamy za darmo 8 lipsa jeszcze na portret, nie? No. Sytuacja jest taka, że chłop jest na 14, mamy board bardzo silny, plus jeszcze mamy tego naszego jednego z finisherów na łapie, gotowego już do zagrania. No. Jak nie ma armora, albo nie ma jak wyczyścić tego boardu, no to koleś jest po prostu w dupce. O, to jest też ciekawe. Mechanika tytanów. Nie wiem, w którym dodatku to weszło. Podoba mi się... Czemu tak dziwnie zagrałeś? No i teraz mamy... Teraz mamy tak. Albo bijemy, liczymy na lethal, bo mamy lethal w następnym, znaczy mamy szansę na lethal, jeżeli to czyścimy. Nie mam jak tego zczyścić, bo tak, walimy sobie Lamplightera w portret za 7 lub za 8, bo możemy to zwiększyć, bo ta sama tura, jakbym teraz zagrał elementala, też buffuje nasze karty. W sensie byłoby tutaj, że 8 dipsa. Bo nie wiem, czy chcę tak ryzykować, nie? Nie wiem, czy chcę tak ryzykować. Nie chcę chyba tego robić. Nie mogę zagrać też tej piątki, bo wtedy stracę buff do elementali. W sensie ten sukcesywny elemental, zagrywanie elementali co turę. Ten spell jest bez sensu, useless totalnie. No nie wiem, pod content? Pod content walimy? W sensie, co się może wydarzyć? No, gramy pod content. Nie będę marnował tego. Gramy pod kątem. YOLO. Albo portret i zwycięstwo, albo w tego tytana. Portret, zwycięstwo, dziękuję, bang! Streamer, youtuber, lag plus 10, drodzy widzowie. No. Tak właśnie.
Tak właśnie wygląda Hearthstone w 2024 roku. Gdzieś tam sobie for fun w to pogram, ale nadal są mnie całkiem spoko do rozegrania, jeżeli ktoś lubi HS, ale tak, żeby w to dalej wchodzić, czy grać jakoś esportowo, to nie, ale w ogóle to też jest ciekawa historia, że Hearthstone jak powstał, docelowo nie był stworzony, nawet twórcy nie myśleli o tym, żeby zrobić z tego jakikolwiek esport, tylko to miało być, no, for fun, dla ludzi, nie, dla fanów i tak dalej. Oczywiście, żeby sobie potem zarobić pieniądze, no bo z karcianek to wtedy jeszcze to bardzo łatwo może było zarobić pieniążki, bo wiadomo, że będą boostery, no nie. No, ale jednak gra była tak fajna, tak się przyjemnie w to grało, był taki odzew ludzi, że społeczność sama zaczęła organizować turnieje, chyba pierwszy był w Niemczech i tam właśnie się powybijały takie osobistości. Znaczy, Kriparian się wybił na Diablo 3 już, trochę wcześniej, ale był ten Frozen, Orsen na pewno był. Był też Polak, który mieszkał w Niemczech, ale nie pamiętam już jego niku. Arenowy gracz. No. W każdym razie trzymajcie się cieplutko. Jeżeli podobał wam się filmik, to łapeczka w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, no to zmieńcie subik i do następnego. Elo!